Zniszczyliście polski wymiar sprawiedliwości. Doprowadziliście do upartyjnienia Krajowej Rady Sądownictwa oraz przejęcia Trybunału Konstytucyjnego przez politycznych nominatów z pana odkryciem towarzyskim na czele. Oskarżam, że powierzając politykowi funkcję prokuratora generalnego, doprowadził pan, panie wicepremierze Kaczyński, do totalnego podporządkowania prokuratury jednej partii politycznej, waszej partii. Oskarżam, że zniszczyliście Ministerstwo Sprawiedliwości, budując na jego miejscu Ministerstwo Bezprawia i Odwetu, Ministerstwo Zemsty i Hejtu, niszczące prawo, rujnujące niezawisłość sędziów i niezależność prokuratorów. Oskarżam, że działając wspólnie i w porozumieniu z ministrem sprawiedliwości, narażacie zdrowie i życie tysięcy Polek i Polaków, gdy w środku pandemii podpaliliście Polskę. Tak, będziecie mieli krew na rękach. Dla interesu politycznego rozpętał pan, panie wicepremierze Kaczyński, światopoglądową wojnę. I to w dobie zarazy, w dobie najgorszego od dekad zagrożenia zdrowia i życia Polaków. Oskarżam, że działając wspólnie i w porozumieniu z ministrem sprawiedliwości, uważacie kobiety za ludzi gorszej kategorii i chcecie je pozbawić ochrony, jaką daje konwencja antyprzemocowa. Oskarżam, że działając wspólnie i w porozumieniu z ministrem sprawiedliwości, używacie podległych sobie służb, by represjonować Polki. Straszycie prokuratorami kobiety, które walczą o swoje prawa. Oskarżam, że działając wspólnie i w porozumieniu z ministrem sprawiedliwości, sprowokowaliście manifestacje w dobie pandemii. Nienawiść to wasza broń, którą dziś wycelowaliście w kobiety. Oskarżam, że działając wspólnie i w porozumieniu z ministrem sprawiedliwości, zbudowaliście bezprawny, represyjny mechanizm dławienia słusznego społecznego protestu. Zbudowaliście system, na końcu którego pojawia się słowo dyktatura. Tak, nie ma się bać tego słowa. To czysta dyktatura. Dyktatura na miarę Łukaszenki. Musi pan wiedzieć, i mówię to panu dziś, że nienawiść jest ślepa. Że nienawiść jest jak jad, który sączy, który zatruwa życie człowieka. Dziś karmiąc się nienawiścią, wzywa pan do wojny domowej. Pokazał pan, że nie zawaha się użyć przeciwko protestującym siły, policji i wojska. I pewnie pan sądzi, że pan jest twardy, odważny. Nie. To, że pan się chowa za całym aparatem przemocy, wydając rozkazy, nie jest przejawem siły. Jest przejawem słabości. Jest pan tchórzem. Nie przyszedł pan nawet na tą debatę bronić ministra, który formalnie panu podlega. I stanowczo z tego miejsca obiecuję. Odpowie pan za ten akt agresji wobec bezbronnych Polaków. I tak samo każdy, kto będzie postępował zgodnie z pana rozkazami. Bo to jest przestępstwo. Bo dzisiaj moje miejsce jest obok protestujących na ulicy. Polek i wspierających mężczyzn. Ale tam właśnie przed Sejmem, oprócz nas, powinien być pan, panie Kaczyński. Choć raz, żeby pan okazał się być mężczyzną. Żeby okazał pan tą odwagę, o której tak pan lubi mówić. Zapowiadam z tego miejsca, że kolejnym politycznym aktem będzie złożenie wobec pana wniosku o wyrażenie wotum nieufności. Pan nie dorósł do roli, którą pan sprawuje. Pan chciał być emerytowanym zbawcą narodu. A stał się pan człowiekiem, który przez swą nienawiść podpala własną ojczyznę.